Witam Państwa, nazywam się Tomasz Bebel, jestem właścicielem firmy Primo Cafe, zajmuję się serwisem oraz sprzedażą ekspresu do kawy marki Jura. Na dzisiejszym filmiku pokażę Wam, drodzy widzowie, jak odkamienić ekspres do kawy, jak prawidłowo to zrobić i jakie macie z tego tytułu problemy. W związku z pytaniami, które zadajecie, dosyć często one się pojawiają, więc pomyślałem, że nagram taki filmik po to, żeby móc później taki link Wam podsyłać tym osobom, które nie wiedzą, jak prawidłowo ekspres do kawy Jury odkamienić, lub tym osobom, które po prostu mają jakieś kłopoty podczas tej procedury odkamieniania. Dlaczego odkamieniamy ekspres do kawy? Odkamieniamy go po to, żeby układ był czysty, czyli żeby był przede wszystkim drożny, żeby przepływ wody przez termoblok, czyli przez tak zwaną grzałkę, przez moduł zaparzania również, wszystkie wężyki, przez węże od zbiornika wody, przez pompę i wszystkie te elektrozawory, multizawory, był po prostu jak najlepszy. Jeżeli tego przepływu nie ma odpowiedniego, to ekspres wtedy zgłasza problemy w formie zapowietrzonego układu, nie może się odpowietrzyć, albo zapala ponownie odkamienianie, albo zwyczajnie nie potrafi zaparzyć kawy, ponieważ jest zakamieniony. Wbrew pozorom, procedura jest bardzo prosta tak naprawdę odkamieniania, ale dużo pytań zadaje się w związku z tą procedurą. Przede wszystkim tak, najnowsze Jury, mówimy tu o nowych Jurach, one ich się nie odkamienia, jeżeli stosujecie filtry. Czyli montując filtr do ekspresu, nie musimy go odkamieniać. Ale jest jeden warunek. Trzeba filtry Jura wymieniać na czas. Filtry wyglądają tak. Są albo takie jednosztukowe, albo są też trzy paki. Raczej Was zachęcam do kupowania trzy paków, bo wychodzi troszeczkę taniej, są tańsze te trzy paki, więc raczej trzy paki. Te filtry bardzo dobrze filtrują wodę. Najnowsze filtry oznaczeniu Smart Plus mają taką tabletkę czyszczącą, która powoduje, że jeszcze zbiornik na wodę się nie zakamienia, nie zabrudza. Albo przynajmniej w takim stopniu, albo inaczej, w mniejszym stopniu jak kiedyś, prawda? Bo kiedyś było tak, nie było tych tabletek dodatkowych czyszczących i te zbiorniki na wodę bardzo szybko zachodziły taką, no, kamieniem kotłowym. I bardzo często trzeba było je odkamienić. Jeżeli chodzi o odkamienianie samego zbiornika wody, jeżeli chcemy to sobie zrobić, można zrobić domowymi sposobami, czyli trochę kwasku cytrynowego, pędzelek, woda i sobie ten zbiornik wyczyścić. Możemy też użyć, co też rekomenduję, tabletki Jura. Tabletki odkamieniające. Już pokazuję, jak wyglądają. No, to takie tabletki. One są celowo tak pakietami zrobione. Widzicie? Po trzy sztuki, nie? Wrzucamy sobie trzy sztuki do zbiornika wody. Nalewamy do pełna, tylko wcześniej zawsze wciągamy filtr. Filtr wkładamy sobie do szklanki z wodą, żeby sobie był w szklance z wodą. Następnie wrzucamy trzy tabletki do takiego zbiornika. Nalewamy pełno wody i zostawiamy na noc. I on sobie, te tabletki sobie pracują przez całą noc. Rano przechodzimy, przepukujemy zbiornik. Trochę można pędzelkiem i mamy czyściutki sam zbiornik. Co do układu odkamieniania. Wrzucamy takie trzy tabletki i uruchamiamy procedurę. Pokażę Wam krok po kroku, jak to zrobić. I pokażę też, jak to u Was wygląda. Szaneta! Dlaczego ja mam to odkamienianie robić, a nie ty? No bo zawsze wszystko w domu ja robię. Ja sprzątam, ja gotuję, ja piorę. Ekspres ogarniam, a ty tylko przychodzisz z roboty, siadasz przed kanapą i oglądasz telewizję do wieczora. Więc teraz ty to zrobisz. Ale myśmy nigdy nie odkamieniali tego ekspresu, nie? No nie odkamienialiśmy, bo zawsze stosowałem filtry, ale nie wymieniłem na czas, a pan Tomek mówi z Primo Cafe, że jak nie wymieni się filtra do 7 dni, no to jak się zapali odkamienianie i on takie odkamienianie nam zapalił. Aha, dobra, okej. Okay. A wiesz, że ostatnio umarł, kto nie pił kawy? Bo pan Tomek mówi, że trzeba kawę pić, bo kawa jest zdrowa. No, kto? No, zgadnij, kto w ogóle nie pił kawy z naszych znajomych? No, nie wiem. Ciotka z Gliwic? Nie, no żyje. Wujek Teofil? Nie, wujek Teofil też, nic mu nie jest. Mamusia? Bój się Panie Boga, mamusia jest zdrowa jak ryba. No to nie wiem kto. Sąsiad z czwartego.
Sąsiad z czwartego, ten z dużym psem. No, nigdy nie pił kawy, zobacz i zmarł. Czyli trzeba jednak kawę pić. Pijmy kawę, będziemy zdrowi. Okej, dobra. No to co ja mam tu zrobić w tym ekspresie? Jak to się robi? No to zobacz. Wciskasz sobie opcję odkamieniania i działasz. I teraz wam pokazuję, jak to dokładnie, słuchajcie, zrobić. Popatrzcie. No to spójrzcie. W tym modelu, a mamy Jurę S8, bardzo fajnie się odkamienia ekspres. Wchodzi się tutaj w menu tym przyciskiem. Tym dotykiem. Tutaj. I tu mam odkamienianie, widzicie? Czyszczenie systemu mleka, czyszczenie modułu zaparzania, wymiana modułu zaparzania, filtra i odkamienianie. O czyszczeniu modułu zaparzania też wam kiedyś opowiem w konkretnym tam indywidualnym filmiku. Klikamy odkamienianie. No i pisze, zobaczcie. Około 20 minut trwa, używaj oryginalnej chemii. Mam tutaj przygotowaną tą chemię, czyli 3 tableteczki, pakieci wyciągnięte stąd. No, prawda? Okay. Klikam start. O. Póki co nic nie pisało o wrzuceniu tabletek, więc ich nie wrzucam. Zdemontuj filtr, więc go demontuję. Przekręcam w lewo, do góry wyciągam, o. I sobie tutaj wkładę do filiżaneczki. W ten sposób. Teraz mam komunikat o próżni odciekacz. Widzicie? I fus. Ja mam to opróżnione, ale muszę to zrobić, bo jak ktoś tego nie wie, czy mam puste, czy nie. Więc wyciągam, opróżniam fusy, wylewam wodę z odciekacza. No. Przechodzę do ekspresu, wkładam z powrotem. Ciach. I teraz zobaczcie, że on każe mi tu wlać wody i wrzucić tabletki. Widzicie? O. Ja od razu tabletki zawsze wrzucam bezpośrednio do zbiornika. To jest pokazane w ten sposób, żeby to sobie zrobić w osobnym pojemniczku na 0,6 litra i dopiero później ten pojemniczek wlać do zbiornika. No, okay. Ja wrzucam tableteczki, ciach. Raz, dwa, trzy. Okay. Zobaczcie. Wrzuciłem tabletki odkamieniające do zbiornika wody. One się rozpuszczają, nie? Muszę odczekać teraz określony czas, chwilkę, aż się rozpuszczą i pokażę wam, co dalej. Ok, tabletki są rozpuszczone i teraz dochodzimy do sedna sprawy. Zobaczcie. Nie da się nic zrobić. Nie ma żadnej ikonki, która by spowodowała, że ekspres dalej ruszy. Na podstawie kubeczki. Kubeczki stawiamy dwa. Wtedy, słuchajcie, kiedy mamy tutaj w tej wylewce głównej dyszę do gorącej wody. W tym modelu widzicie tutaj mamy, nie? O, to jest do gorącej wody, więc wtedy podstawiam też tu kubek. Jeżeli tu nie ma gorącej wody, to ten kubeczek nam nie jest potrzebny. Bo wtedy ekspres się odkamienia tylko i wyłącznie tymi dyszami i takim zaworkiem drenażowym z tyłu. Tutaj jest gorąca woda, więc też tu podstawiam kubek. O jest. Swoją drogą trochę brudne te kubeczki. Mam nadzieję, że się na mnie nie obrazicie. No, ale nie o to tutaj chodzi. Do czego dążę? Najczęstszym błędem, jaki robicie, to jest to, że te tabletki, tak jak ja teraz, prawda, wrzucacie tutaj. Ja to robię, że wiecie, automatycznie, mechanicznie. Nie chce mi się tego pojemniczka osobnego tam rozpuszczać, wlewać tą wodę. Tylko problem polega na tym, że ekspres nie wie, że te tabletki wrzuciliście do niego. Nie wie tego. Zobaczcie. A jeżeli rozpuścicie sobie te tabletki w osobnym pojemniku i nalejecie wody, to on to będzie wiedział. On wtedy wam przełączy sobie opcję dalej, czyli uruchomienie startu odkamieniania. Jak to zrobić, żeby on to uruchomił? Po prostu zasymulować mu wodę w zbiorniku. Czyli wyciągamy zbiornik, zobaczcie fizycznie. O, tak. I wkładamy z powrotem. O. I teraz, jak to widzicie, wie, że to zrobiliście. Wlewając wodę z tego dzbanuszka, co tam jest było pokazane, ekspres wam tą procedurę tutaj zapali. Ale jeżeli ta woda wlezie sobie troszeczkę wcześniej, nie, niż to każe ekspres, to on tego nie wie. I on traktuje to jako, że tego jeszcze nie zrobili. I dlatego do mnie dosyć często dzwonicie: Pani Tomku, nie mogę uruchomić procedury odkamieniania.
A skąd ekspres ma wiedzieć, że wy te tabletki wrzuciliście? Albo że on ma wodę. Jedyną informacją dla niego jest to, że z tych jakby czujnik, bo tam jest czujnik wody, prawda? Objętościowy. I on musi widzieć różnicę w tym. A żeby to zobaczyć, trzeba go zbiornik oddalić lub włożyć, albo po prostu wlać wodę do niego z tym roztworem od kamienia tych trzech tabletek. I wtedy on wam tą procedurę tu zapali. Ja osobiście tu odkręcam zawsze temperatorek. Dam rady go. No, żeby mi nie chlapało. Ja go odkręcam, daję dyszę na dół. Popatrzcie. No. I klikamy dalej. To jest pierwszy temat, który jest takim dosyć ważnym tematem, jeżeli chodzi o odkamienie ekspresu. Start. Oczywiście nie będziemy czekać tutaj, aż on tą procedurę całą wykona, bo to szkoda waszego cennego czasu. Pokażę wam, jak to działa. I powiem zaraz wam, czego jeszcze nie robić, a coś, co robicie. No. Widzicie? I tak to wygląda. On nie buczy cały czas. On ma lać sobie wody tą dyszą i do ociekacza, takim zaworkiem drenażowym. Buczy, przestaje. Buczy, przestaje. I najczęstszym błędem, który wy robicie, moi drodzy widzowie, a który nie pozwala wam dokończyć procedury odkamieniania, to jest dolewanie wody do zbiornika. Patrzycie sobie, aha, wody jest tu tyle i tyle, nie? Coraz mniej. I kurczę, już widzicie, że jest bardzo mało. I ręcznie dolewacie wody. Już później samej takiej wody, bo widzicie, że się tu kończy ta woda. I to jest bardzo duży błąd. Ekspres ma sam do końca wyciągnąć wodę. Z tym odkamieniaczem. Jak on tą wodę całą wyciągnie, to wtedy ma informację, że procedura odkamieniania odkamieniaczem jakby już jest w pierwszej wadzie zakończona. Później będziecie jeszcze płukać go wodą. Nie? I wody już czystej do tego zbiornika możecie dolać ile chcecie, po sam sufit. Bardzo ważne jest uruchomienie ekspresu, tak jak wam to pokazałem, z konkretną ilością wody, czyli 0,6 litra wody z tymi trzema tabletkami. I jak wlejecie z banuszka, to ekspres się uruchomi, a jak nie, no to go wyciągnę zbiornik, włożę jeszcze raz, żeby mu zasymulować to. I jak uruchomi, teraz zobaczcie sobie, widzicie, o, leje się tu woda, to procedura odkamieniania. On ma sobie tu sam działać do samego końca. Czasem leje sobie w środku do odciekacza. Tak ma być. On sobie tutaj czyści zawór drenażowy. Tak ma być. On wie, co ma zrobić. Nie bądźcie mądrzejsi od ekspresu i od inżynierów, którzy projektowali, jakby słuchajcie, to odkamienianie, nie? W tych urządzeniach. Im nowsza jura, tym to odkamienienie jest prostsze. Więc zostawiamy go teraz. Czekam, aż wyciągnie sam całą wodę. Kiedy będę to słyszał? Kiedy pompa będzie głośno pracowała. Zacznie pracować na sucho, zacznie buczeć głośno, zacznie chodzić jak traktor. Tak ma właśnie być. Będzie tak pracował, nic nie robimy, zostawiamy go w spokoju i zapalam wtedy komunikat. Opróżni ociekacz, dolej wody, pokażę wam, jak to dalej wygląda. Także zostawiamy go w spokoju. Przy takich wersjach, słuchajcie, w takich panelach, o, można sobie tu jeszcze z tyłu taką jakąś tekturkę podłożyć. Natomiast te panele są bardzo podatne na odbarwienia, kiedy serwisanci stosują nieoryginalną chemię. Albo jak gdy wy stosujecie nieoryginalną chemię. Nieoryginalną, czyli za mocną najczęściej niestety. Za mocna chemia też ekspresom szkodzi. Uszkadza na przykład multizawór, który zaczyna nagle, słuchajcie, pod kamieniem bardzo głośno pracować. Podostał za mocną chemię i uszkadza się politura ferrytu. Tam jest takie urządzenie, które się przekręca i to się uszkadza. Uszkadza się taka ośka i zaczyna chodzić jak traktor, bo ktoś użył nieoryginalnej, za mocnej chemii. Dlatego wtedy taki multizawór można bardzo szybko uszkodzić w tym ekspresie. On słychać to w ten sposób, że tak głośno pracuje, tak sobie jęczy, bo użyliście za mocnej chemii, nieoryginalnej chemii. Dlatego was bardzo proszę, abyście ekspresy Jury traktowali oryginalną chemią. Bardzo często się mówi o tym gdzieś w sieci, że tam wysiadł multizawór, nie? Jakiś serwisant mówi, ktoś tam mówi. Gdzieś tam, ja mi wysyłać jakieś linki. Po prostu to jest, no słuchajcie, bo ktoś zastosował nieoryginalną chemię do Jury, za mocną. Lepiej niech ona będzie troszeczkę za słaba niż za mocna, tak naprawdę. Ok. Zostawiamy ekspresik, odkamienia się. Wracam za chwilkę.
Widzicie, jak teraz tak to działa? Trochę jak traktor, nie? Tak ma właśnie działać. I zaraz zapali komunikat. Kolejny, czyli kolejną jakby procedurę. O, widzicie? Zobaczcie. Obróżni tacę odciekacza oraz zbiornik na fusy. O, tą wodę w odciekaczu. Idę to opróżnić i wracam za chwilkę. Ok. Suń odciekacz. Odciekacz mam wyczyszczony, opróżniony. Wkładam. I teraz zobaczcie, co pisze. Wypuść zbiornik na wodę i napełnij zbiornik wodą. Więc biorę ten zbiorniczek, idę go porządnie wymyć i naleję go do pełna już samą czystą, zimną wodą. Ok, mam umyty zbiorniczek. Nie śpieszcie się, pomalutku, tak jak tu pisze. Ja kiedyś też szybko biegałem, teraz biegam wolniej, ale dokładniej. Aha. Ciach. I zobaczcie, podkładamy kubeczki, które sobie opróżniłem. A do wyleweczka. I klikam dalej. To sobie mogę zamknąć. Nic tu nie pisze o wkładaniu filtra. Nic nie robię, więc go nie wkładam. Filtr sobie spokojnie tutaj czeka, widzicie tu. Obłożenie. I klikam dalej, start. I teraz on się będzie płukał, będzie wykonywał procedurę opróżnienia z odkamieniacza, tak? Z tego roztworu odkamieniającego. Układ. Jak pompa pompowała głośno? Bo była pusta. Ale już się zaciągnęła wodę, już jest cichutko, już jest w porządku. Jak kamera jest blisko ekspresu, to, ten hałas jest troszeczkę większy niż on się wydaje w rzeczywistości. No ale tak jest. Reasumując. Buczy sobie dalej. Pobiera wodę stąd, przez układ. Do odciekacza, trochę do szklanek, do tych kubeczków tutaj. Więc znowu go zostawiamy w świętym spokoju, nic nie robimy, nic nie ruszamy. Po prostu niech sobie tutaj, o, zobaczcie, płucze się, widzicie? Tu, później tu. Tak to wygląda. Płucze się i przestaje. Płucze się i przestaje. Takie procedury odkamieniania staramy się generalnie robić przy uchylonym lekko oknie. Nie w jakichś bardzo ciasnych pomieszczeniach zamkniętych. Jest to jednak, słuchajcie, roztwór, prawda? Który ma za zadanie odkamienić układ. No. Tu też chodzi o astmatyków. Jeżeli ktoś jest z astmatykiem albo ma problemy ogólnie z płucami, z drogami oddechowymi, to można sobie maseczkę ubrać. Nawet bezpiecznie, słuchajcie. O, trochę niżej. I się sobie płucze. Zostawiam go w spokoju. Niech sobie działa. Wracam za chwilkę, jak znowu zapalimy jakiś kolejny komunikat. Odnośnie perlatorka. Czy go odkręcać, czy nie? Ja go odkręcam. Natomiast jak jest on zakręcony, to tak lekko na boki sobie to rozbryzguje. A jak z kolei go nie ma, to uderzenie jakby o tą taflę wody w kubku też potrafi rozpryskiwać. Więc zrobić jak uważacie. Może być zakręcony, nie musi być. O, jak już prawie kończę procedurę, zobaczcie. Pasek postępu jest pokazany, nie? O, ciach. O, zobaczcie. I zapalił komunikat. Opróżni tackę na wodę, opróżni fusy. No to co? Idę znowu to opróżnić. Opróżniam i wracam za chwilkę. Ok. Włóż odciekacz, wkładam. Odkamienie zakończyło się, widzicie? I teraz tak. I teraz mogę sobie albo bez filtra, jak chcę użyć, albo z filtrem. Ja chcę z filtrem, czyli włóż filtr, wkładam filtr. O.
tam trzeba trafić odpowiednio, gdzie jest ta dziura. No dobra, wyciągnę go sobie, żeby było łatwiej. Patrzcie, to będzie lepiej widać, widzicie? O, tu otworek wchodzi w ten wkład, to tam w tę dziurę i tu musi się zatrzasnąć tym. O! Bo tak, żeby ta kreseczka była równolegle do zbiornika. Po to, żeby to weszło w to. Bo inaczej nie zamkniecie pokrywki. Jeżeli to będzie trochę tak, to zobaczcie, nie zamkniecie, widzicie? Musi być to domknięte. O! I teraz. I zapalił się komunikator przed chwilką, którego wy nie widzieliście, że odkamienianie zakończyło się i mamy już gotowy do pracy. Tak to wygląda, słuchajcie. Czy takie odkamienianie należy też wykonać wtedy, kiedy stosujemy filtry Jura? Powiem wam w ten sposób. W przypadku, gdy mieliście starsze ekspresy, czyli takie Clarice Blue, to odkamienianie zalecałem, rekomendowałem co roku, żeby przeprowadzić sobie, pomimo stosowania tych filtrów. Dlatego, że tam było tak to zrobione, że nie zawsze zapisywaliście informacje w menu ekspresu, że filtr jest zainstalowany. W nowych Jurach ekspres dokładnie wie, że ma ten filtr zainstalowany, kiedy go wymienialiście, czy go wymienialiście, więc on się sam ratuje tym odkamienianiem. Więc jeżeli chcecie odkamienić ekspres, może to zrobić raz na dwa lata, jak chcecie, proszę bardzo. Na pewno mu to nie zaszkodzi, prawda? Natomiast nie częściej. Przy nowszych Jurach ten interwał ewentualnego odkamieniania, który chcecie, raz na dwa lata i już. Producent bardzo zadbał o to, żeby ten układ był czysty. Po to są te chipy w tych filtrach smart, żeby monitorować sobie ich zużycie, wiecie. On za was wszystko pamięta. Wybierając wariant stosowania filtrów do ekspresu, wybieracie wariant droższy, prawda? Ale wybieracie sobie święty spokój i tak naprawdę gwarancję pracy maszyny. Bezstresowej. Oczywiście, jeżeli macie zmiękczacz taki regenerowany na sól, gdzie bardzo mocno zmiękczacie wodę, to absolutnie nie stosujemy wtedy filtrów wcale. Dzisiejszy, ale to wiecie, to na moich filmikach to było poruszane wiele razy i tak dalej. Co do odkamieniania. Jeżeli nie wymienicie filtra na czas, ekspres się będzie ratował komunikatem odkamienienie ekspres. Będzie go wam wyświetlał, wtedy taką procedurę trzeba wykonać. Pamiętajcie, że jeżeli macie ekspres na gwarancji, to nie możecie lekceważyć tych komunikatów. Jeżeli stosujecie filtry wody, to trzeba je wymieniać na czas. Jeżeli nie stosujecie filtrów, bo nie musicie ich stosować, jeżeli nie chcecie, to trzeba je również odkamieniać na czas, bo nieodkamienianie ekspresu przez kilka dni, czy powyżej tygodnia, to już zapisane jest w pamięci ekspresu jako niezgodne z instrukcją obsługi. I pamiętajcie, że w skrajnych przypadkach serwis po prostu gwarancyjny może odmówić wam naprawy gwarancyjnej. No bo nie używacie ekspresu zgodnie z zaleceniami producenta. Tak jak z samochodem. Jeżeli nie wymieniamy filtrów, tak jak producent każe i tak dalej, no to nie serwisujecie samochodu, to ta gwarancja po prostu wygasa, prawda? Więc bardzo was proszę, abyście o to dbali. Tak naprawdę tu chodzi, nie chodzi o tą gwarancję, tu chodzi w ogóle. Jeżeli macie taki ekspres, a Jury są drugimi ekspresami, prawda? To dbajcie o nie, stosujcie oryginalne filtry. Nie kombinujcie na filtrach. Bardzo was proszę, nie stosujcie zamienników. Nie stosujcie nieoryginalnej chemii. Nieoryginalna chemia psuje ekspresy. Może nie w danym momencie od razu, ale po jakimś czasie, nie? Mówię, multizawór potrafi się uszkodzić od za mocnej chemii, politura, przedni pan potrafi się odbarwić od za mocnej chemii, potrafi się uszkodzić termoblok, zejść po prostu politura. No, są takie, jest taka seria ekspresów innej marki. Nie chcę tutaj jakby wprowadzać antyreklamy, gdzie tam są bardzo wyczulone te ekspresy na zbyt mocną chemię. No. I później ekspres pryska wodą. Woda, ekspres nie potrafi wykonać procedury za bardziej za gorącą wodę. To jeszcze inny temat, długi temat. No, łuszczy się termoblok ze środka. Nie ma. Dzisiaj jest temat tutaj odkamieniania. Jeżeli macie jakieś pytania, to piszcie w komentarzach. Postaram się oczywiście na każde odpowiedzieć. Ten filmik tak naprawdę był nagrany tak naprawdę dla mnie, prywatnie, dla klientów, którzy mają jakieś pytania związane z odkamienianiem, mają z nimi problemy, prawda? Ale ja go opublikuję. Może się któryś z was przyda, jak to zrobić. I to chyba właściwie tyle. Zwróciłem uwagę wam na dwa tematy. Tego właśnie, tej informacji do ekspresu, że wrzuciliście tabletki albo wlaliście wodę. Jak woda była wlana wcześniej, i tabletki wrzucone, jak przez tego nie wie. Skoro tak już zrobiliśmy, to trzeba wziąć zbiornik i wrzucić jeszcze raz. Włożyć go jeszcze raz.
Dlatego też na wyświetlaczu jest wyraźnie pokazane. Jest banuszek osobny, tam wodę wlewamy, tam tabletki i to wlewając do pustego zbiornika, ekspres to będzie wiedział. Ja to zrobiłem odwrotnie, on tego nie wiedział. I tu macie z tym problem. Ja to celowo tak zrobiłem, żebyście wiedzieli, gdzie tkwi problem w tym sensie. Dlaczego nie możecie uruchomić odkamieniania? Bo dzwonicie, panie Tomku, nie mogę uruchomić procedury odkamieniania, nie? No właśnie, prawda? I tak samo często dolewacie wodę, bo wiecie, już mało wody jest, kurde, nie wiem, co tu, nie, dolewam. I potraficie kilka godzin odkamieniać ekspres. Jeżeli ekspres jest sprawny, jeżeli jest wszystko dobrze, to procedurę sobie spokojnie przejdziecie. Na spokojnie, nie śpieszcie się, nie wybierajcie czasu odkamieniania, kiedy musicie gdzieś iść. Coś musicie zrobić, wiecie, gdzieś muszę iść, tu, tam, a ja tu mi się odkamienia. Nie. Zostawcie sobie to na weekend, kiedy będziecie mieli troszeczkę więcej czasu. Bo wtedy ani nic nie urwiecie, nic nie połamiecie. Wiecie, jak to jest. Nie? Jak się człowiek śpieszy, to się diabeł cieszy. Bardzo dziękuję też tutaj na końcu ten film Wam, kochani widzowie, że oglądacie moje filmy, że kupujecie u mnie kawki i różne kawy na mojej stronie. Moje kawy Primo Cafe, nie tylko moje. Że kupujecie u mnie akcesoria, filtry, tabletki do jur. Bardzo Wam dziękuję za to, że kupujecie ekspresy u mnie, że mi zaufaliście. Również wysyłkowo oczywiście. Również. Nie tylko klienci, którzy przychodzą do mnie do lokala, ci, którzy ufają, wpłacają pieniążki, duże kwoty przecież, takie kosztuje 5 tysięcy, bardzo dużo pieniędzy, taka na przykład, nie wiem, USM-eszka czy S8, która kosztuje tam prawie 7 tysięcy, potraficie wpłacić to takie pieniążki. Oczywiście przez sklep internetowy, prawda, ale wpłacacie i ufacie i wysyłam wam te ekspresy. Nie ma, pamiętajcie, że takie ekspresy jak E4, NA8, NA4, S8 możecie sobie spokojnie zamówić do paczkomatu. Możecie płacić kartą również w paczkomacie. A takie ekspresy większe, no to już nie trzeba kurierem, tak? Bo do paczkomatu po prostu nie wejdzie taki ekspres. Ale te modele do S8 włącznie, C8 również, wchodzą do paczkomatu, więc też Was zachęcam do tego, żebyście kupowali w ten sposób mnie na sklepie. Jeszcze raz Wam bardzo dziękuję za to, że wspieracie mój kanał, kupując u mnie różne rzeczy. Czasem drobiazgi, czasem droższe, czasem więcej. Różnie te zamówienia składacie, ale to pozwala mi mnie motywować do nagrywania kolejnych filmików i dzielenia się moją wiedzą. No, a mam jeszcze Wam co Wam opowiedzieć. Bardzo Wam dziękuję serdecznie za Wasz czas, bo wiem, że jest bardzo cenny. Poświęcacie go oglądając moje filmy, które są jedne lepsze, drugie gorsze, ale generalnie jakoś tam zawsze cząstkę wiedzy z nich wyniesiecie. Kłaniam się Wam nisko. Z tej strony bym ja, Tomasz Bobel z Primo Cafe. Hej!